Jak tu ładnie, prawda, kochanie? Prześlicznie. Jakbyśmy wciąż byli w Paryżu. Przepraszam, mogę się przysiąść? Tak, oczywiście. Na pewno nie mają państwo nic przeciw temu? Oczywiście, że nie. Na pewno nie będę przeszkadzał? Skądże znowu? Absolutnie na pewno nie będę przeszkadzał? Raczej nie. To dobrze, bo nie chcę przeszkadzać. Są państwo bardzo mili, a ja naprawdę nie chciałbym sprawiać żadnych kłopotów. Ależ skąd? Może ksiądz usiąść? Oczywiście, kochanie. A więc mogę się przysiąść? I nie będę przeszkadzał? To dobrze, jesteście bardzo uprzejmi. Wielu ludzi cechuje znacznie mniejsza wyrozumiałość. Wielu obraża się na mnie, jak tylko się do nich odezwa, już szczególnie wtedy, gdy mówię, że nie chcę przeszkadzać. Właściwie prawie ksiądz nie przeszkadza. Święta racja, zawsze to mówię. Ale nie uwierzylibyście. Nie uwierzylibyście, ile osób nie chce ze mną rozmawiać. Nawet gdy robię to, ludzie patrzą na mnie jakoś. Czas już na nas. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że będę przeszkadzał. Zawsze tak jest. Jak tylko spotkam kogoś, z kim chciałbym się zaprzyjaźnić. Nie w tym rzecz. Po prostu nie chcemy się spóźnić. Zostańmy. Ale tylko na chwilkę. Spóźnimy się, jeśli... Dziękuję. Jesteście bardzo mili. Okazało się, że spotkanie z wielebnym Arturem Dzwonnikiem odmieniło nasze życie i tak co niedzielę spieszymy do parafii świętopieprzniętych rogalików z dżemem.